Witamy Państwa bardzo serdecznie. Przed nami święto, wielkie świętowanie Dnia Kobiet. W związku z tym spotkaliśmy się w domu, ale niestety powiem, że nie u kobiety, ale u wybitnego człowieka, którego zna nie tylko cała nasza archidiecezja, ale również cała ojczyzna i ludzie poza jej granicami. Znajdujemy się dziś w domu księdza infuata Ireneusza Skubisia. W naszym towarzystwie jest pan poseł Tadeusz Cymański, oczywiście sam zacny ksiądz infuat, radna miasta Częstochowy Solidarnej Polski, nasza serdeczna przyjaciółka Anna Majer i moja skromna osoba Artur Dąbrowski. I dziś chcielibyśmy porozmawiać sobie troszkę o kobiecie, tak ją uszczknąć z różnych aspektów tego, które znane jest panu posłowi, chociażby z tego punktu widzenia, że jest ojcem, mężem, jak mówi Biblia, jednej żony, spełnionym ojcem, spełnionym, myślę, posłem, również będziemy rozmawiać z panią Anią. Wobec tego postawmy sobie na początek to pytanie, kim w ogóle dla nas w tych wymiarach życia politycznego, życia samorządowego i życia kościelnego jest kobieta? Może kobieta zacznie według kanonu. No dobrze. Kim jestem? Jestem młodym człowiekiem, młodą kobietą, która z pewnością poszukuje swojej drogi życiowej, dla której powołanie jest tym, co pozwala się realizować w życiu i jest misją, którą w tym życiu realizuję poprzez służbę innym ludziom. Myślę, że w mojej pracy służba powinna być tym słowem priorytetowym, tą funkcją nadrzędną względem wszystkich innych czynności, które wykonuję jako kobieta i jako samorządowiec. No pięknie, to może teraz... Ja bym powiedział, że należy dzisiaj szczególnie zadać pytanie o to, co jest jakby istotą tej kobiecości. A istotą kobiecości jest dusza kobiety, jest jej wygląd wewnętrzny, ale także i to fizis, to zewnętrzne jakieś wyglądanie kobiety, jak ona jest kobietą, jest płcią piękną, ale także jest rodzicielką, bo właściwie najważniejszą sprawą u kobiety to jest to, że ona rodzi życie, nosi to życie, ona jest jakby tak związana ze swoim dzieckiem, niezależnie czy jest chłopiec czy dziewczynka, no to ona jest mamą. I to macierzyństwo jest największym darem dla ludzkości. To jest po prostu konstrukcja ludzkości, konstrukcja ludzkiej rodziny polega na tym, że kobieta właśnie jest matką i to jest chyba największe przesłanie Boga w kobiecie i przez kobietę. Ja myślę, że święto kobiet, które wyszło jakoś, narodziło się raczej w warunkach pewnych socjalnych czy kulturowych, ono jest oczywiście rzeczą bardzo ciekawą, te okoliczności są bardzo ciekawe, one także wyszły z pewnego ruchu emancypanckiego kobiety, bo czasami została ona troszkę postawiona w drugim szeregu, ale de facto, moim zdaniem, ta kobiecość to ona ma wymiar ontologiczny, ma swoją filozofię w tej kobiecości i ta filozofia jednocześnie jest zawarta w objawieniu Boga. Zauważmy, że ona mówi, że kobieta jest żoną, ale nawet w tłumaczeniu Biblii wujka kobieta nazywa się mężyna. Ona jest związana tak z mężczyzną, że ona jest mężyną. I chciałbym, żebyśmy
o tym także pamiętali, gdy dzisiaj na ten temat rozmawiamy. A co pan poseł w takim razie o mężynie może powiedzieć, tak? No, w ogóle zawsze, zawsze mi się podobały kobiety i... bardzo wspaniale. Tak, nawet w szkole warkoczyki niektórych dziewcząt, pamiętam jeszcze z pierwszej klasy, z drugiej, jest to coś takiego, że świat jest inny. Ja w ogóle nie chcę tutaj, bo feministki są też kobietami. Nie chciałbym w tym dniu coś powiedzieć, żeby ich urazić, ale myślę, że jest dużą krzywdą dla kobiet kreowanie poglądów i pomysłów takich, które starają się zacierać różnice między mężczyzną a mężczyzną, czy między kobietą a mężczyzną, między światem kobiety i światem mężczyzny. Jednak są to różne światy, można to różnie, jest takie powiedzenie, to może się nie podpiszę w całości, ale jest takie powiedzenie, że sercem kobiety, sercem mężczyzny jest cały świat, a całym światem kobiety jest serce. Jeżeli się nie podpisuje całkowicie, ale coś w tym jest, coś w tym jest, to wyraźne skierowanie się dziewcząt, kobiet, matek, sióstr, narzeczonych, dziewczyn do świata uczuć i kobiety jako strażniczki, jako jest taka pieśń kościelna, lecz kiedy ojciec rozgniewany siecze, szczęśliwy, kto się do matki uciecze. Och, jakie oburzenie feministek, by to było siecze, kiedy ojciec rozgniewany. A więc pokazany jest surowy ojciec, który karze za przewiny, i Maryja, matka, do której mamy się uciekać. Prawda, żeby tak nie było źle o ojcu, są inne pieśni kościelne, pod jego pióry uleżym bezpiecznie. Także to nie jest takie wszystko jednoznaczne i proste. Ale trzymając się głównej myśli, właśnie kobieta jest moim zdaniem ostoją tej delikatności, wrażliwości. Jest więcej uczuć. Jej świat jest bardziej przechylony w stronę uczuć i serca. Mężczyźni bardziej chłodno, racjonalnie patrzą w kierunku pragmatycznym. Powiem jeszcze jedno, jako ojciec, kończąc. Ojciec i ludzie. Piątki dzieci. I zawsze bym to tak ujął, jak ja brałem dzieci, byłem rzadko w domu, ciągle obowiązki, ale jednak jak brałem maleństwa, że te maleńkie dzieci, to widziałem, że one były szczęśliwe, tak. Jak ich ojciec brał na ręce, to były szczęśliwe. A co by się działo, jak brała mama, żona? One nie były szczęśliwe. Jak brała żona, to nie było dla nich szczęście. To było dla nich niebo. Niebo. To jest różnica subtelna między matką i ojcem i dlatego nawet dyskusja macierzyński-tacierzyński jednak jest, to w końcu kobieta rodzi dziecko, nie urodziła kobieta każdego. I myślę, że tutaj z zamknięciem najważniejszym jest to, że największym najsilniejszym słowem na świecie jest matka jednak. Tu zwróćmy na to uwagę ksiądz Infułat. O macierzyństwie jest wpisanym nawet w powołanie kobiety. Aniu? Absolutnie tak. To wszystko, co pan poseł mówi, jest absolutną prawdą. Ale ja zawsze stoję na straży pewnego argumentu, że powinniśmy dla dobra kobiet odchodzić coraz bardziej od spojrzenia, że kobieta jest po prostu uczuciową istotą, emocjonalną istotą, która jest w taki sposób i tylko w taki sposób opisywana i w taki sposób jest widziane jej powołanie. To niestety powoduje, że kobiety nie są w stanie zaistnieć na przykład w życiu publicznym, bo to jakby determinuje i troszeczkę deprecjonuje ich pozycję w tym świecie, który jednak jest światem męskim. Męskim? Bardziej brutalnym. Bardziej brutalnym, bardziej dosadnym w nazywaniu rzeczy, w opisywaniu rzeczywistości i przez to, że patrzy się na kobietę jako na tę istotę bardzo uczuciową, bardzo emocjonalną, wyciąga się z niej, a właściwie zabiera się jej tę możliwość zaistnienia w tym świecie tych twardych reguł, w których ona tak naprawdę może się doskonale odnaleźć. W takim razie pozostaje takie jeszcze jedno pytanie, ponieważ padło tutaj te stwierdzenia o tym, że o tej brutalności tego świata, prawda, ale jednak istotą kobiety również w tym świecie polityki, kościoła
i tej rzeczywistości samorządowej, czy jakiejkolwiek byśmy ją nie określili, jest istotą kobiety, jest piękno, że kobieta zachwyca swym pięknem, czy w ten świat polityki również tego piękna kościelnego, bo nam bardzo często się kojarzy to, że kobieta, która, prawda, jest w kościele, to powinna być mniej atrakcyjna fizycznie, mniej piękna, z mniejszym makijażem. Czy to tak ma być księżeń w Fułacie? Ja uważam, trzeba jedno mieć bardzo mocno w naszej świadomości. Kobieta jest człowiekiem. Człowiekiem takim samym, jak i mężczyzna. I to jest baza dla wszelkiego myślenia, także dla tych, którzy idą w kierunku bardziej socjologicznym, ale wydaje się, że trzeba ciągle patrzeć ontologicznie, czyli zobaczyć filozofię człowieka. A w filozofii człowieka także jest zgodnie zupełnie z objawieniem Bożym, że człowiek został przez Boga stworzony mężczyzna i, jak to Biblia mówi obrazowo, że z żebra mężczyzny kobieta, czyli ona jest identyczna od strony człowieczeństwa, czyli ze wszystkimi swoimi prawami, możliwościami, obowiązkami, jest równa mężczyźnie. I dlatego oczywiście było tutaj mówione o tej kobiecości, o jej uczuciowości, ale przecież zauważmy, że mamy wspaniałe kobiety, które są intelektualnie bardzo, bardzo wysoko postawione, wcale nie gorzej niż mężczyźni. Zauważamy na przykład w tej chwili, gdybyśmy weszli troszkę na podwórko polityczne, pięknie przemawia i to z głowy, jak się to mówi, pan prezydent Duda, ale przecież tak samo pięknie i zupełnie mocno, znakomicie prezentuje się pani premier Szydło, czyli i mężczyzna, i kobieta, ale od strony, powiedzmy, tej ludzkiej, intelektualnej także nie ma jakiejś różnicy i wydaje się, że pani premier jest tutaj znakomitym przykładem kobiecości, bo z jednej strony, powiedzmy, jest i żoną, i matką, i kobietą noszącą broszkę piękną i tak dalej, a jest też mężczyzna, młody mężczyzna, którym jest prezydent Duda, się także prezentuje i wydaje się, że to jest także, patrząc nawet na tą patelnię polityczną, jest to bardzo ciekawe widzenie i spojrzenie, także jest to pewna prezentacja ludzi i tych, którzy są, powiedzmy, na jakimś piedestale politycznym, społecznym, zresztą można także wejść na piedestał naukowy, na uniwersytety, gdzie przecież są panowie profesorowie, są panie profesorki, które znakomicie sobie radzą. Mieliśmy w Polsce znakomite kobiety i w polityce, i była i Emilia Plater, była Maria Kilis-Skłodowska. Także mamy ogromnie dużo pięknych postaci i bohaterów, zarówno mężczyzn, jak i kobiet. To samo było i w powstaniach naszych narodowych, i w powstaniu warszawskim, ile było tych polskich harcerek i polskich harcerzy. To wszystko jakoś razem grało i wydaje mi się, że nie można za bardzo stawiać na jakieś wielkie różnice od strony jakiejś socjologicznej tylko, ale trzeba widzieć, że to tworzy razem jakąś wielką całość. Mówiąc najbardziej pospolicie, to razem trzyma się grupy. No tak. Ad vocem, panie pośle? No rzeczywiście przetoczyła się ogromna debata przy okazji tego gender na temat roli w kultury, społecznych ról, tak dalece, że niektórzy aż podważyli sens
określenia płci przez biologię, tak? To, tak, tak. Taki przykład sprzed lat, w jednym z tuneli w Sopocie graffiti takie widziałem, wysoka postać dziewczyny malowanej, glany, nowoczesna, papieroski i zapałki, i podpis był taki: spalę was wszystkich, myślnik, dziewczynka z zapałkami. Ta prowokacja pewna i pewne wizje, tak, czas się zmieniają. Dziewczęta, kobiety, które są szefami gangów, nieraz bardzo okrutne. Psycholodzy, którzy mówią, że okrucieństwo u kobiet podejrzewa role społeczne, role kulturowe, które mamy gdzieś w świadomości. Mężczyzna, który jest na koniu, prawda, zabija smoka, dziewczyna, która jest uwiedziona, zaklęta, to wszystko. I teraz jest, czy chcemy dziewczynki od Andersena, która nas wzruszała do łez, dziewczynki z zapałkami, czy chcemy tą dziewczynkę z tego tunelu współczesną, która mówi: spali nas wszystkich? Bo pewnego, ja nie powiedziałem, że kobiety tak czarno-biało, nie. Tylko że pewne cechy mocniej eksponuje kobiecość, a pewne mężczyźni. Nawet w rolach damsko-męskich takie nieładne, ale znamienne powiedzenie, że kobieta łowi, mężczyzna poluje. Niedobre słowo, ale on zdobywa. On chce dziewczynę posiąść, ona chce rzucić urok, omotać go, kusić. Więc proszę zobaczyć, jak jest inny, znamienny. Dziewczyna oczekuje, że na oświadczyny to on musi wygrać inicjatywę. Społeczeństwo, kultura przez całe wieki, ale nie ma w tym problemu. Mi się wydaje, że kobieta nie potrzebuje protekcji, tylko równych szans. A tam, gdzie musi jako matka i żona płacić cenę, trzeba jej to wyrównać. Na przykład kobiety, które się poświęcają macierzyństwu, nie tylko rodzici, i zostają później na lodzie. A więc system społeczny, o tym niektóre kraje już coś z tym robią. Trzeba zrehabilitować, bo w powszednim mniemaniu tak zwany problem kury domowej, to jest upokarzające. Tak. Kobiety, które mają liczne potomstwo, po prostu one harują bardziej niż ich mężowie na eksponowanych stanowiskach. Coś o tym wiem, bo jak przyjeżdżałem do domu, no, z burmistrzem czy posłem, a zwłaszcza kłótnie się wśród dzieci, to trzeba mieć ocean, jak to mówią starsi ludzie, morze miłości i ocean cierpliwości. Tak. Naprawdę, wychowanie dzieci wymaga nie tylko pieniędzy, zdrowia, a przy tym cierpliwości. To jest okazja, żeby oddać honor wszystkim kobietom matkom, które tutaj poniosły ogromne wyrzeczenia. W jaki sposób świętować Dzień Kobiet? Jak? Cały rok. Piękne stwierdzenie. Cały rok. Kobiety powinny być zawsze na pierwszym planie, bo to jest takie, trochę się nam wytyka, że w tym dniu, ten, kiedyś to jeszcze było wiadomo, goździk, rączek, to dlatego do komuny nawiązania. Ale nie, bardzo pięknie powiedział ksiądz Niewład, że to rodowód tego święta w niczym nie przekreśla, żeby to było święto również refleksji, takiej rozmowy jak nasza, ale po prostu czegoś więcej, że trzeba pomyśleć o kobietach w różnych rolach i pomóc kobietom. Świętować poprzez docenianie. Pozwolić kobietom mówić, słuchać, nie nadinterpretować tego, co mówią kobiety, tylko słuchać, co mówią. Słuchać i słyszeć, co mówią. Mówią bardzo dużo mądrych rzeczy jako matki, jako żony, jako kobiety pracujące w życiu publicznym, w życiu politycznym. Nie mówić za kobiety, tylko powiem po raz kolejny, słuchać. I dawać im możliwości rozwoju, bo mają bardzo wiele do zrobienia, do uleczenia chyba również w naszym państwie. Jan Paweł II powiedział bardzo o sytuacji z kobietami, geniusz kobiet. I ja wydałem taką książkę księdza profesora Misztala z Kulu pod tytułem właśnie Geniusz kobiety. I tam w tej książce on pokazuje szczególnie kobiety święte, kobiety, które odegrały także w życiu Kościoła, ale i w ogóle Europy i świata bardzo ważną rolę. I myślę, że jeżeli by chodziło o takie święto kobiet, o którym dzisiaj akurat mówimy, to wydaje się, że trzeba ciągle pracować nad pokazywaniem
tego, że jest to geniusz kobiety. Czyli jest takie drugie wyrażenie, które lubił też używać Jan Paweł II, geniusz locji, geniusz miejsca, czyli jakaś szczególna sytuacja miejsca. Na przykład o Częstochowie Jan Paweł II powiedział geniusz locji, że przez Jasną Górę, przez obecność obrazu jasnogórskiego Częstochowie to miejsce ma szczególne znaczenie i geniusz kobiety to też także jej niesamowite, ogromne znaczenie, które trzeba dostrzegać. I właśnie geniusz kobietą się wyraża w wielu segmentach życia, ale także w istotowości życia. Ta istotowość to jest właśnie jej kobieta ma duszę, jakby kobiecą duszę. I w tej kobiecej duszy mieści się właśnie tyle różnych walorów, tyle piękna, tyle właśnie wrażliwości przede wszystkim, ale przecież ta wrażliwość jest połączona także i z rozumem, rozumnością, jakimś nieraz dużym umiarem w działaniu, to o czym Państwo mówiliście, delikatnością wypowiadania. Nie zawsze mężczyzna potrafi coś powiedzieć w sposób jakiś delikatny, subtelny, a kobieta znajdzie to miejsce, ten klawisz subtelności, którego mężczyźni może nie potrafią nieraz dostrzec czy uderzyć. Dlatego wydaje się, że najważniejszą istotą tego święta to jest pokazanie geniuszu kobiet. Tak. No pięknie. Ja pozwolę sobie tutaj ad vocem tego, co powiedział ksiądz Infuat, powiedzieć i zadać takie pytanie, być może troszeczkę kontrowersyjne, ale gdybyśmy wyszli teraz na ulicę i zapytali jakąkolwiek z kobiet, czy czuje się geniuszem, czy odnajduje w sobie ten geniusz, założę się, że 100% powie, że nie. No i właśnie dlaczego? I po to jest to święto. No, geniusz jest mocne słowo, ale czy polega fenomen kobiecości? Geniusz, fenomen, to już... Właśnie, bo to jest też... Bo geniusz raczej kojarzy z geniuszami nauki, natomiast geniusz też nie musi odnosić tylko samej nauki czy intelektu. To jest geniusz i fenomen. Geniusz wskazuje tak. Na wielkość. Na wielkość, tak. Na wielkość. Ale czy kobiety w tym, co robią i w tym, co jakie funkcje społeczne wypełniają, czy czują w sobie ten geniusz? Ja się jeszcze podzielę jedną myślą, bo to, co niedocenienie kobiet i... To jest właśnie brak docenienia. I pewnej nawet rehabilitacji miejsca i znaczenia. Dla mnie dużym wrażeniem było, bo nie mam za dużo czasu na czytanie, ale wpadła mi bardzo ciekawa książka na temat kobiet w Powstaniu Warszawskim. Wszyscy pomniki, Muzeum Powstania, postaci, przywódców poszczególnych oddziałów, wydarzeń, wielkich wydarzeń, bohaterskich wydarzeń. I jest taka refleksja właśnie, że książka wstrząsająca na temat kobiet. Oczywiście na barykadach też, łączniczek, ale przede wszystkim o kobietach w piwnicach, w mieszkaniach, w podziemiach, z dziećmi, którymi nie miały czym karmić, nie miały czym wyżywić. Heroizm kobiet nie na barykadzie, na pierwszej linii. I teza, że bohaterstwo warszawskich kobiet, które zajmowały się opieką nad rannymi, pielęgnacją, a zwłaszcza matek, które przeżywały dramat braku środków, możliwości, często śmierci dzieci własnych, to i teza okońcowa była taka, że łatwiej było powstańcom na barykadzie niż kobietom tam. Tak, i to pokazuje inne światło, może straszne światło, ale wydaje mi się, że naprawdę, jako mężczyzna to czytając, bym się z tym zgodził. Ale ja chciałem jeszcze... I to pokazuje, że nie doceniamy, nie wiemy nawet o tym, czego doświadczają kobiety i jaki heroizm te ofiarnice, poświęcicielki, używając takiego języka? Tak. Tak, ja jeszcze odwołam się do wcześniejszej pana posła wypowiedzi i tego, co powiedziała Ania.
A mianowicie chodzi mi o to, co Pan powiedział na temat bajek, tak? Tego ratowania tej królewy, istotą... Stereotypu pewnego. Pewnego stereotypu. Progresiści to są... Tak, istotą kobiety jest piękno, to toczenie walki, o której też Pan mówił. I tego geniuszu, jeżeli się nie wszczepiło gdzieś na początku, gdy ojciec do córki mówił, chodź tu królewno, pamiętasz może na własnym przykładzie, przepraszam, że tak akurat do kamery mówię bezpośrednio, kiedy się wymalowałaś w wieku 5 lat śminką, założyłaś mamy szpilki i wyszłaś, i to był pierwszy komunikat, nie? Co on powiedział, jak chodź tutaj, wziął cię na kolana, przytulił, powiedział, jaka ty jesteś piękna, istotą kobiety jest piękno. Jeden z teologów, wielkich teologów XX wieku, Hans Urs von Balthasar, mówi, dlaczego to piękno jest takie istotne, bo ono odsyła nas do wieczności, wskazuje na wieczność, że my przez kobietę wiele jej zawdzięczamy, przede wszystkim to, że myśmy przyszli na świat przez kobietę, to jest coś niesamowite. Z całym szacunkiem dla tego twierdzenia. Jeśli pozostaniemy na tym pułapie, że istotą kobiecości jest jej piękno, to kobiety ciągle będą się czuły tak źle, jak się czują. Piękno powinno być dodatkiem do tego, że kobieta powinna być po prostu traktowana jak istota myśląca, tak samo tak, jak patrzy na pewno się na idealnie tutaj równości zdań nie będzie. My jako, inaczej też tutaj rozmowa, to bardzo dobrze, że mamy pewne akcenty różne. Tak. Ja myślę, że to nie, żeby to, że tylko tego chcemy sprowadzać, nie, ale jest to ważne, jako mężczyzna... Jako tak, oczywiście. No, powiedzmy sobie, to w praktyce wygląda. Ja też patrzę na kobiety i wbrew temu, co mówią właśnie te awangardzistki, te progresistki, które chcą to wszystko równać, myślę, że, proszę powiedzieć, że jednak kobiety wcale nie przekraczają tego tradycyjnego świata, który trwał przez wieki i próbuje być teraz szybko zburzony, bardzo szybko. Nierozróżnianie płci. W szwedzkich przedszkolach dzieci są już nie w ramach treningu, tylko wprost wprowadza się zasadę. Używa się tylko osoby nijakiej. Ono. Nie mówimy ona, nie mówimy on. To są fakty. Ciekawy film produkcji francuskiej z 2013 roku. Gender po szwedzku. Sztokholmskie przedszkole. To nie są jakieś wymysły. Są fakty. To jest pewna rzeczywistość. I czy chcemy takiego świata? I czy chcemy dziewczynki z Barci Andersena, czy właśnie dziewczynki, która mówi zniszczy was wszystkich, bo to jest pełne przesunięcie akcentów. A pełna zgoda, że kobiety, cała polityka państwa, że tak jako poseł powiem, wobec kobiet, wsparcie na rynku pracy, polityka mieszkaniowa, wspieranie rodziny, służba zdrowia i wreszcie najważniejsze kultura i ciepło na co dzień. Żeby nie tylko 8 marca, ale oczywiście. No, to się nie ma różnicy między nami. Ja bym bronił samego pojęcia piękna. Bo piękno to nie jest tylko fizyka, urąd. Jest ładnie uczesany, czy wyszminkowana i tak dalej. Piękno ono jest cechą bardzo potrzebną wszędzie. I rozum jest pewnym, ma cechę piękna. Jeżeli ktoś robi jakieś dobre równanie matematyczne, to ktoś powie, to jest piękne. Jeżeli ktoś, powiedzmy, zrobi piękny twór architektoniczny, mówi, to piękne jest. Więc piękno jest pojęciem bardzo powszechnym i to jest cecha, która powinna przylegać do bardzo wielu przedmiotów. I ona czyni coś, co człowiek po prostu kocha, lubi, przylega do tego. I na tym mi się wydaje, że tutaj Pan Artur o takim pięknie kobiety mówi. Bo w tym pojęciu piękna widzę cechę powszechną, bardzo przydatną, bardzo ludzką, może powiedziałbym humanistyczną. I ona nie powoduje, że ktoś jest gorszy, ale ktoś jest piękniejszy, czyli jakby no, także i lepszy. Nie, ale też czasami reakcje, że mężczyźni podkreślają urodę, że gratuluję bardzo pięknego wyglądu, czy widok gdzieś jest odbierany jako wielki, nie tak, prawie skandal. Jest to traktowane jako sprzyjaw seksizmu, że obniżenie rangi do zawołania kobiety
dla mnie, przepraszam, to jest często paranoją. Pewien komplement i podkreślenie urody, ale również tej fizycznej, księżniki, właśnie, no nie czarujmy się, mężczyźni tak robią czy mówią i szaleństwo wokół tego rozpętane, że to jest zła intencja. Z drugiej strony ja nie wierzę w to, nie jestem kobietą, zastrzegam, że wiele dziewcząt, mężatek, starszych osób, i znam takie panie, którzy mówią, lubią to miłe słowo i nawet chcą, żeby ktoś powiedział, o jak ładną sukienkę pani się włożyła, przecież to są naprawdę życie samo. I teraz to wszystko starane jest na głowie i momentami aż strach coś powiedzieć miłego, bo będę odczytany. Z kolei mówiąc, jak dostrzegam, jaka pani inteligentna wypowiedź, jaka wiedza głęboka, czy coś. Czy nie wiem, czy też o tym marzą kobiety, naprawdę. Powiedzmy, dajmy się trochę zwariować w tym wszystkim. Po prostu apel o normalność. Zmieniajmy świat, ale mądrze. Z zachowaniem tych wszystkich rzeczywiście problemów, które dostrzegamy. Tak. Jeszcze mam powiem, są trzy zasady tak zwanej wielkiej metafizyki. Bon, verum, pulchrum. Dobro, prawda, piękno. I one są równe. I one właściwie zaistniały w filozofii pierwszej, pewnie Arystotelesa, a potem świętego Tomasza z Akwinu. I dlatego wydaje się, że jeśli ktoś powie, że jesteś piękny, to bardzo jest zbieżne z tym, że jest i dobry, i prawdziwy. I właściwie nie może ktoś być dobry, żeby nie był piękny. Nie może kto być prawdziwy, żeby nie być piękny. To wszystko są zasady, które dotyczą jakby powszechnego postrzegania człowieka, który jest istotą rozumną i dobrą. Oczywiście. Tak, to od tej strony tak zwanej filozofii pierwszej, czyli metafizyki, to bym to także tak uzasadnił. To ja proponowałbym naszą rozmowę zakończyć w taki pozytywny sposób, żebyśmy w kilku zdaniach kobietom złożyli życzenia. To zaczniemy również od kobiet. Kobieta, kobiecie jak najprawdy. Życzę paniom odwagi, życzę paniom siły do realizacji swoich marzeń. Życzę paniom tego, żeby zawsze szły za głosem powołania. Słuchały swojego wewnętrznego głosu, realizowały swoje ambicje, nie bały się krytyki, słów krytyki i dobrze, niech pracują nad swoim pięknem i tym wewnętrznym, i tym zewnętrznym, ale niech mają przede wszystkim w głowie to, że piękno to jest słuchanie swojego wewnętrznego ja i odwaga do tego, żeby siebie realizować. Pięknie. To teraz spór o to, czy władza kościelna, czy władza świecka. Wieczność. Dobrze. Przemawia za. Jednocześnie rządzimy. Nie, no ja myślę, że kobietom, myślę, że skromne może chciałbym uniknąć, żeby nie były mrzonkami, bardziej marzeniami, żeby były realne, żeby kobiety spotykały się z serdecznością. Jednak na serce stawiam bardzo mocno i bardziej kojarzę kobiety właśnie ze sferą uczuć, a z tych uczuć, żeby im było oszczędzone też poczucie osamotnienia, bo myślę, że my też bardzo przeżywamy jako mężczyźni osamotnienie. To w ogóle główny, największy problem. W ankietach na pierwszym miejscu nie jest śmierć, ani ciężka choroba, ani bieda, ani bezrobocie. Na pierwszym miejscu, tym smutnym miejscu, wygrywa samotność. Najbardziej wszyscy ludzie się boją samotności. Ale samotna kobieta jest dla mnie czymś bardziej strasznym niż samotny mężczyzna. I tak trochę bardzo właśnie skromnie, ale tego życzę. Oczywiście na co dzień wdzięczności i uszanowania godności też kobiety. I apelowałbym kobiety, żeby też chciały zachować ten stary świat, żeby nie zmieniały tego aż tak za bardzo. Tutaj ciągoty są bardziej, żeby o tej samorealizacji. Kobieta ma ogromne pole do samorealizacji, a my mężczyźni powinniśmy jej tylko nie przeszkadzać, a czasami pomóc.
księżyc płacie prawie jak kazanie. To zostawiamy teraz jeszcze życzenie. Ja bym powiedział, żeby cieszyć się z własnej tożsamości, żeby kobiety były szczęśliwe, że są kobietami, a wzorem tej akceptacji niech będzie ta, która powiedziała aniołowi, niech mi się stanie według Twojego słowa. To ja na koniec powiem, że dla tych, którzy będą nas oglądać w internecie, przygotowaliśmy taki konkurs, któremu będzie patronować zarówno pan poseł Tadeusz Cymański, jak i ksiądz Infuat. I te książki dla najmłodszych dziewczyn, które niedługo będą kobietami od klasy czwartej, piątej, szóstej do pierwszej, drugiej, trzeciej gimnazjum, ze szczegółami zapoznacie się w internecie. Są te książki do wygrania w konkursie, który mamy dla was, żebyście odnalazły piękne kobiety w historii Polski, od Dobrawy do Inki, która została zamęczona, ukatowana przez UB. Wybierzcie jakąś postać, opracujcie. Książka ze specjalnym wpisem księdza Infuata i pana posła Tadeusza Cymańskiego, jedna, druga i trzecia, będzie do wygrania w konkursie. Także zapraszamy bardzo. Pieśni patriotyczne. Bardzo serdecznie. Bardzo bogate wydanie. A cieszę się z tego faktu, że mogliśmy gościć w domu księdza Infuata Ireneusza Skubisia, honorowego redaktora naczelnego tygodnika katolickiego Niedziela. I byliśmy w zasadzie wszyscy dziś gośćmi księdza Infuata i serdecznie się z Państwem żegnamy. Radmanna Majer. Tadeusz Cymański. I Artur Dąbrowski. Ksiądz Ireneusz Skubicz. Szczęść Boże. Szczęść Boże.